Cześć! Witajcie detailingowy dziadzia, Polytop, Viscus, chyba tak się to czyta. Może pokażę, żeby nie było. Mam nadzieję, że to tak się czyta. Produkt oleisty i ma służyć do usuwania zabrudzeń, czyli oleisty w komorze silnika. Słuchaj, pierwszy, tak jak widziałeś, podejście, kurczę, na felgach, na których długo był ubijany brud ze smarem z manszety, z przegumy. Znajomemu pękła i tak jeździł, nawet nie wiedział, kurczę, i ją wymienił, bo już zaczęła tak walić, że... I słuchaj, no słabo sobie poradził. Później wjechałem za krom i zrobił siwy dym i czarne chmury. Stwierdziłem, że to jest taki, kurczę, odkurzacz do komory silnika. Długo czekałem na maniek. Niestety puściła od Mai, kurczę, olej wylał się na silnik. Polało u góry, polało na dole. Było tego srogo. No trochę z tym jeździliśmy, zanim to zrobiliśmy. Więc tam brudu się nazbierało. I stwierdziłem, że najwyższa pora sprawdzić tego zawodnika właśnie, kurczę, z takim zabrudzeniem, jak poradzi sobie w komorze silnika.
Słuchaj, co do komory silnika i zabrudzeń takich oleistych, w miarę świeżych, radzi sobie naprawdę całkiem nieźle. Gorzej jak są zabrudzenia, gdzie które już długo się działy i tam się ubiły z tym brudem i naprawdę jest taki głaz. No tutaj jest średnio. Ale jeżeli chodzi o elementy plastikowe, obłęd. Fenomenalnie czyści plastiki. On w ogóle zapachem przypomina mi troszeczkę Tar Remover i podobnie się też tak zachowuje, słuchaj, jest taki gęsty i mega odtłuszcza. Plastiki po prostu w komorze uwielbia. Czyścisz tym, on jest oleisty, a i widziałeś z pianownicy, szkoda prądu, bo jest zbyt gęsty. Czyścisz tym produktem plastiki i od razu wjeżdżasz później, płuczesz i wjeżdżasz z dressingiem. Nie ma się co bawić w jakieś czyszczenia. Robi to fenomenalnie. Komora silnika ogólnie też obłędnie czyści. Obłędnie, naprawdę. Jeżeli chodzi o ciężkie zabrudzenia silnikowe, ubite, takie smary, no to Akras robi to lepiej. Ale jak chcesz tak sobie na bieżąco odświeżyć komorę silnika, fenomenalny produkt, naprawdę. To jak odtłuszcza, to czuć, że ten powierzchnia jest naprawdę mega odtłuszczona. Ja później tylko opłukałem to, przedmuchałem, wskoczyłem z zabezpieczeniem i bajka. Także świeże takie ropopochodne oleje właśnie, takie w miarę świeże, usunie bez problemu. Lubi pędzlowanie, przez to, że jest gęsty, może naprawdę długo leżeć. Możesz go położyć i przykryć pianą. Też będzie bajka. Czy produkt jest fajny? Fajny. Czy używałbym go do mega ciężkich zabrudzeń? Tak jak mówiłem, nie. Odświeżenie, takie lightowe zabrudzenia, świeże zabrudzenia, tłuste, oleiste, jak najbardziej. Sprawdzi się fenomenalnie. Naprawdę ten glucik, ta gęstość tego produktu, pyłek. Pozwala naprawdę bardzo długo siedzieć. I plastiki po nim są obłędne. Naprawdę czyściuteńkie, wyjałowione. Później tylko wierzę z zabezpieczeniem i bajeczka. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!